Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek Kariery od Zera dla wspierających kanał. Mamy listopad roku 2028 i oczywiście Termalika Brookbet Nieciecza kończy w tym momencie rundę jesienną meczem domowym z Sandecją. Meczem, który oczywiście trzeba wygrać, bo idzie nam naprawdę wybitnie. No i jeżeli wygramy ten mecz, to naprawdę przybliżymy się do baraży, być może do czegoś więcej. Natomiast chodzi też o to, żeby właśnie tą rundę jesienną zakończyć pozytywnie. Więc dzisiaj, jak zapowiadałem, mamy to jedno spotkanie do rozegrania i tym samym kończymy sobie właśnie rozgrywki na jesieni. Możemy mieć fajną pozycję wyjściową do wiosny, ponieważ my oczywiście walczymy nie tylko o baraże, ale naszym celem, priorytetem numer jeden jest bezpośredni awans do polskiej ekstraklasy, a Brookbetu nie było tam od roku 2025. Także jest o co się bić. Mamy dużo pieniążków na koncie, więc możemy sobie do tej ekstraklasy spokojnie awansować i jeszcze ten bilans finansowy poprawiać. Także do boju ekipa Termaliki, do boju nasi młodzi piłkarze, jedziemy po kolejne zwycięstwa. Mamy potężny skład, mamy potężne możliwości, dlaczego by na przykład za rok nie pobić się o Mistrzostwo Polski? Może się taka sytuacja wydarzyć. Tu przypomnę tylko szybko naszą historię dla osób, które może nie oglądały. Startowaliśmy w Colwyn Bay, Walia, potem Wexford, Irlandia, niższe ligi szwedzkie, United Nordic, no i w końcu Brookbet zaoferowało mi pracę, więc zabrałem swoich piłkarzy, którzy oczywiście są wspierającymi kanał, no bo to jest dla nich kariera, rzecz jasna, jeżeli chodzi o udział, bo oglądać może każdy, i przeprowadziliśmy się do Polski, także tutaj na pewno będzie fajna przygoda, no mam nadzieję, że właśnie w Ekstraklasie, mam nadzieję, że ta Ekstraklasa do Niecieczy zawita, więc już jutro o godzinie 17:30 to spotkanie, które no mam nadzieję będzie spotkaniem dla nas dobrym, zwycięskim, spotkaniem, które da nam już miejsce w pierwszej szóstce i mówię, takie pole position do tego, aby wygrać tą ligę. O, tutaj fajne atrybuty kołodziejczyka, co? To jest obrońca. Obrońca na ekstraklasę, bym nawet rzekł, i nadający się niemalże idealnie. Więc tak, kibice, zarząd i wszyscy w klubie oczywiście oczekują zwycięstwa od Brookbetu Termaliki i to zwycięstwo musimy im wszystkim dać. Na razie sobie zostawmy tematy sparingów, to sobie ogarnę, kiedy będę miał chwilkę czasu, więc zaczynamy mecz z Sandecją. Składu chyba nie będziemy zmieniać, jeżeli chodzi o ostatnie mecze, no to one wyglądały dobrze. Oczywiście tu mieliśmy pewne problemy z Odrą Opole w końcówce spotkania, ale generalnie były to mecze, w których mieliśmy ogromną, ogromną przewagę, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. W tym spotkaniu oczywiście zawodnik U21, czyli Pilarski, musi tutaj grać. No poza tym chyba skład taki, jaki znamy, taki, jaki lubimy, taki, jaki kochamy. No i po zwycięstwo panowie, nie ma co przedłużać, nie ma co za dużo gadać, wychodzimy na boisko, robimy robotę biurową, wracamy do domu i cieszymy się z dwumiesięcznej przerwy. Święta, nowy rok. Jest to oczywiście ciekawy okres dla naszych polskich piłkarzy. Można troszkę dać sobie w szyję, w sensie pobawić się, rzecz jasna. No a potem wracamy na wiosnę i robimy robotę do końca, czyli awansujemy do polskiej ekstraklasy. Oczywiście Termalika na pomarańczowo, tu inaczej być nie może w meczu domowym. Na czerwono-biało, czarno-biało, przepraszam, Sandecja, która troszkę nam się stoczyła w rzeczywistości. Tutaj jest na miejscu 13, więc nie jest najgorzej. Natomiast oczywiście faworyt jest jeden i są to gospodarze ze stadionu sportowego Brookbet Termalika, który wciąż chyba jest stadionem, tak, o pojemności 4653 kibiców. Tyle może wejść. Natomiast jest to stadion oczywiście z licencją na grę w Ekstraklasie. No ale najpierw trzeba tą Ekstraklasę sobie wywalczyć na boisku, więc zaczynamy walkę. 14 minuta. Na razie przy piłce są gracze Sandecji, Kobacki, Leśniak. Wycofana futbolówka do gacha. Jest przerzut piłki, ale tam Kołodziejczyk spokojnie sobie poradził. Kołodziejczyk, Pilarski. Mamy tutaj Gorczycę. Gorczyca do Trybury. Trybura pod polem karnym. Trybura jest Wojtajli. Niestety spudłował.
dziecko by to strzeliło zaiste, ale Wojtail ma takie dziwne jakieś momenty w tych meczach, w swojej karierze. Szczególnie teraz to widzimy w Niecieczy, kiedy jest napastnikiem podstawowym, kiedy nie ma z nami już chwilowo naszego drugiego snajpera, Rafała Kalety. No i tutaj przydarzają mu się takie wpadki, jak na przykład nietrafienie na pustą bramkę. Ale potem wychodzi i zdobywa na przykład dwa gole fantastyczne z takich nieoczywistych sytuacji. No także tutaj ten Wojtail ma swoje za uszami, ale wierzymy w niego, że będzie to nasz snajper na właśnie ekstraklasę. Śledź przegrywa tą piłkę tam gdzieś na prawą stronę. Mamy Melnarowicza, który interweniuje. Jest kruk z Sandecji, zagranie tam na Kubackiego, ale kolejna interwencja Kołodziejczyka. No i Grabasz, rozpędzamy prawą stronę. Dobra piłka na Tryburę. Będzie sytuacja Trybura, ale Trojanowski znakomicie broni. Trybura oczywiście jeden z tych naszych ofensywniejszych graczy, którzy co rusz biorą udział w akcjach zaczepnych. No i oby dzisiaj też tutaj, o jak się zawinęła obrona Sandecji, Wojtail, ale prosto w obrońce. To też nie była taka sytuacja stuprocentowa tam przed bramką, oczywiście bramkarz i jeszcze obrońcy, więc ciężko było tym strzałem minąć defensywę Sandecji. Dośrodkowanie w pole karne, mamy tam Włodarczyka, mamy również Tryburę, który będzie rozwijał prawdopodobnie akcję kolejną. Walenciak, Melnarowicz do Walenciaka, Walenciak do Kutwy, Kutwa będzie rozgrywał z Tryburą, ten główką do Gorczycy, przedłużenie, Karol Wojtail i to o czym mówiłem, sytuację sam na sam, tu oczywiście spalony, ale tak czy inaczej piłka by do bramki nie wpadła, sytuację na pustą bramkę, Wojtail ma z tym olbrzymie problemy, no ale tak czy inaczej pozostaje naszym najlepszym snajperem. Kolejna wrzutka w pole karne. Znowu mamy Kutwę pod szesnastką. Ten do Trybury. Trybura! Zablokowane uderzenie. Jeszcze Trybura nie. Długoż tą piłkę wybija i Kołodziejczyk powalczył troszkę z napastnikiem. Przegrał tą walkę, ale myślę, że nasi obrońcy, tak jest, Włodarczyka zatrzymają. Jeszcze jedna długa piłka na Wojtail. Mamy Gorczycę. Nie, tu będzie spalony oczywiście. Więc w 30 minucie wciąż wynik 0-0. No taki wynik to za mało troszeczkę. Te 29 punktów to będzie te dwa oczka poza właśnie tą strefą barażową. Także walczmy, próbujmy i zróbmy coś z tym wynikiem. Melnarowicz, jest przegranie piłki do Gorczycy. Gorczyca! I on też sam na sam nie wykorzystuje sytuacji. Także blisko cały czas bardzo jesteśmy tego jedynego gola, którego potrzebujemy do 3 punktów, ale nie możemy go strzelić. Tak naprawdę to pewnie potrzebujemy więcej bramek, bo można śmiało założyć, patrząc na ostatnie mecze Brookbetu, że jednak tą bramkę możemy stracić. Także 2 gole tutaj przynajmniej trzeba strzelić, aby być pewnym tego zwycięstwa. Trybura nad poprzeczką. Ta piłka otarła się o poprzeczkę bramki Trojanowskiego, ale niestety było to ciup za wysoko. Tak, potrzebujemy 2 punktów dosłownie do korony. Czyli tu mówimy o tym właśnie dzisiejszym ewentualnym zwycięstwie. Oczywiście tam jest jeszcze 14 kolejek do końca. Wolałbym jednak z lepszej pozycji wystartować niż ta 8 czy 9 w lutym. Bartosz do Włodarczyka. Włodarczyk, 18 metr, Kutwa to przejął, ale nie będzie szansy na kontrę, bowiem Maślanka odebrał, chociaż Grabasz teraz znakomicie w obronie. Grabasz bardzo szybko tutaj pochłania te metry. Grabasz, pole karne, Wojtail, ale to nie jest Francesco Pio Esposito Melnarowicz. I co? I Trojanowski piłkę łapie. Nie ma błędu popełnionego przez żadną ze stron, jeżeli chodzi o obronę. Wobec tego tylko wynik bezbramkowy tutaj teraz w Niecieczy oglądamy. Kołodziejczyk do Domańskiego. Domański przy piłce. Domański, zobaczmy. Domański, prawa strona boiska, wysokość 16. Dośrodkowanie Wojtail i w końcu jest gol. No to jest taki zawodnik, który woli chyba takie bardziej nieoczywiste sytuacje, tak? W tych setkach zawodzi, ale kiedy dostaje piłkę podwieszoną na głowę, kiedy wydaje się, że no tylko Ibrahimowicz może to strzelić, to tutaj Karol Wojtail zdobywa gola na 1-0 i wielkie brawa, prowadzimy w tym meczu do przerwy. Także nasza sytuacja już zdecydowanie się poprawiła, nasza sytuacja jest zdecydowanie lepsza, jeżeli chodzi o tabelę, bo awansujemy na miejsce 7. Wciąż nie mamy strefy barażowej, ale to już jest tylko 3 punkty straty do lidera, do Warty Poznań. Także no, ta sytuacja jest bardzo mocno otwarta i podatna na wszelkie zmiany, które się mogą wydarzyć w tym okresie od lutego do maja. Zaczynamy drugą połowę, naszym celem jest oczywiście zdobycie bramki drugiej i zamknięcie tego wyniku, najpierw go utrzymanie, potem dobicie rywala, wiadoma sprawa, ale tutaj jeszcze będzie potrzeba troszkę koncentracji, troszkę czasu, mamy pół godzinki do końca, myślę, że możemy podjąć pierwsze zmiany. Za Grabarza Kwiatkowski,
Mamy Grześka Węgra, ale tutaj Sylwester Sobczak za Gorczycę. Może Węgier za Tryburę niech wejdzie na boisko. No dobra, to chyba wystarczy. Wójcik, czyli nasz bramkarz drugi, oczywiście rozpocznie wiosnę prawdopodobnie na pozycji golkipera, bo już troszkę nam tutaj Mak Szumański pograł i mu wystarczy. Rotujemy tymi bramkarzami, mamy ich tylko dwóch, jeśli chodzi o naszych wspierających kanał, także trzeba ich tutaj jakby pogodzić. Węgier, Leśniak tą piłkę przejął, mamy Briana Penię. Brian Penia, wycofanie piłki do Balarza, jest Gach, do Allano, Allano tutaj lewa flanka, Allano idzie w dribbling, idzie w szybkość, ale tutaj Kwiatkowskiego to nie jest panie tak łatwo oszukać. Tutaj trzeba coś więcej, żeby Wiesława przejść. Sobczak do Węgra, Węgier teraz na lewej stronie, Węgier na narożnik pola karnego, Węgier na wysokości szesnastki, Węgier dośrodkowanie pole karne, Wojtajl i znowu ta główka, tym razem poprzeczka ratuje Sandecję, Domański, przydałby się strzał z dystansu, ale Domański tam się troszkę zakręcił z tą piłką i strzału jednak nie oddał. 20 minut do końca meczu. Bruk Better Malika kontra Sandecja Nowy Sącz 1-0 dla gospodarzy. Ten mecz powolutku dobiega końca. Wygląda na to, że skończymy na miejscu no jednak tym 7 albo 8, bo tam jeszcze mecze są do rozegrania, ale blisko i strefy barażowej i lidera, także no wiosna zapowiada się niezwykle ciekawie pod batutą Piwarskiego w Sandecji. Mamy tutaj Pilarskiego. Pilarski zagrywa do Domańskiego, ten przerzuca piłkę do Węgra, będzie doskonała sytuacja, teraz dośrodkowanie, Karol Wojtajl 2-0, dwie główki, czyli oj, może być spalony, czyli nogami Wojtajl grać nie potrafi, ale jak już piłka leci na głowę, no to sytuacja wygląda zgoła inaczej. 9 minut do końca, mamy VAR, mamy gola, bo Węgier podnosi rękę, widzę tam kątem oka go już na tym skraju mapy boiskowej, na krawędzi tej mapy, mamy 2-0, więc myślę, że ten mecz już jest dla nas wygrany, no tym bardziej, że za dużo Sandecja w tym meczu nie pokazała, oddali jeden strzał niecelny, więc tutaj absolutnie Termalika Bruk Bet Nieciecza jest zdecydowanym zwycięzcą tego spotkania, no chyba, że teraz jakaś bramka kontaktowa, jakiś dramat w końcówce, ale nie spodziewałbym się tego. Stolarski nie trafia, miał ostry kąt, nie wiem czy nie lepiej jakby podawał do Włodarczyka albo do Peni, nie zdecydował się na to niestety. Pilarski do Kwiatkowskiego, Kwiatkowski w polu karnym, lewa noga, Kwiatkowski będzie uderzał, ale zablokowany przez Gacha, niepotrzebnie chyba strzelał, za dużo piłkarzy było na linii strzału, a z kolei to podanie do naszego zawodnika było chyba troszkę bardziej optymalne, no ale okej, jest 2-0, nie będziemy tutaj oczywiście płakać nad tym strzałem. Tu myślę, że mecz jest rozstrzygnięty i nawet pan sędzia Dobrynin nie jest w stanie tego spotkania popsuć. 87 minuta, rzut rożny jeszcze w końcówce tej rywalizacji między Bruk Betem a Sandecją, więc zobaczmy. Węgier, dośrodkowanie i tam nabiegł Kwiatkowski, ale nad poprzeczką głową, czyli w takim dla siebie stylu, w sensie głową. No niecelnie niestety, ale nie można wszystkiego strzelać, bo wyniki byłyby zbyt wysokie. Kołodziejczyk, Domański, jeszcze tu spróbujemy chyba jakąś akcję pociągnąć, coś rozegrać, mamy Kwiatkowskiego, ten do Kutwy, Kutwa tutaj przekracza linię środkową, Kutwa do Kwiatkowskiego, ten zagrywa w pole karne, to nie było głupie, było to dość inteligentne podanie, tylko że Wojtajl nie zorientował się w porę, więc tutaj jakby nie poszedł za myślą Kwiatkowskiego nasz snajper, jedyny, Walenciak, z powrotem do Mak Szumańskie. 92 minuta meczu się zbliża nieuchronnie. Kołodziejczyk, Domański. Domański zagrywa piłkę do środka. Tu mamy Kutwę, mamy też Sobczaka. Sobczak do Pilarskiego. Pilarski, tam Wojtajl wybiega, ale spalony, absolutnie tutaj nie upilnował linii spalonego po pierwsze, ale po drugie też to podanie było chyba odrobinkę za późno zagrane. Tu trzeba było grać wcześniej. Gach. Jest tutaj Alano, jest też Stolarski. Stolarski tyłem do bramki. Mamy przegranie piłki do Włodarczyka, ale tam Mak Szymański czujnie, chociaż to było też podanie zbyt mocne, jednak zbyt optymistycznie zagrane do napastnika Sandecji Nowy Sącz. A to jest Szymon Włodarczyk. No to w tej karierze coś nie poszło, ale to jest oczywiście save z Football Managera 2023, prawda? Wiadomo, że jeżeli chodzi o Szymona Włodarczyka, to jednak jego ta kariera zdecydowanie lepiej wygląda w FM-ie 2024. Domański.
Jeszcze jedna może taka akcja, jeszcze jeden zryw, Termaliki, walczymy o kolejne gole, chcemy je strzelać, Sobczak, Kwiatkowski, Kwiatkowski, narożnik szesnastki, Kwiatkowski, Wojtajl i byłaby trzecia bramka głową, ale Trojanowski obronił. No więc tym samym chyba kończymy tą rywalizację, tym samym zdobywamy kolejne punkty, które nas przybliżają, jest bardzo, 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 bardzo ciasno w tabeli. Będziemy tu mieli jeszcze mecze oczywiście niedzielne, które sobie... zobaczymy ich wyniki, rzecz jasna, bo nie będziemy ich oglądać, żebyśmy mieli już na sam koniec podgląd tabeli, już ten ostateczny, jeżeli chodzi o rundę jesienną. No w zasadzie, jeżeli chodzi o nas, to możemy ewentualnie spaść jeszcze, jeżeli ŁKS wygra swój mecz, a na pewno jeden z tych dwóch wygra, no ale to liczy się tutaj, jeżeli chodzi o... O, Miedź wygrała mecz. To liczy się nasza strata do Warty, tak? Bo to mierzymy 3 punkty tylko. 3 punkty, także tutaj absolutnie wszystko jest w zasadzie jasne. Będziemy mieli naprawdę wyrównaną rywalizację do końca tego sezonu. Spójrzmy jeszcze na mecze niedzielne tutaj ewentualnie, bo chyba ŁKS właśnie będzie grał swoje spotkanie. No i wtedy będziemy mogli, tak, z Ruchem Chorzów, wtedy będziemy mogli coś powiedzieć więcej. Ale to mówię, to my mierzymy do Warty. Na razie i sądzę, że jak najbardziej. O, ŁKS przegrywa z Chorzowem. No to dla nas dobrze. Już tak to wygląda. 4 punkty tylko do Miedzi. 4 punkty tracimy do lidera, będąc na miejscu 7. Ale jak o tym mówimy, to między miejscem 9 a miejscem 1 jest tylko 5 punktów różnicy. Będzie się działo na wiosnę, na którą Was serdecznie zapraszam. A za dzisiejszy odcinek już Wam dziękuję. Dużo zdrówka życząc. Przy okazji, jak zawsze, i udanego tygodnia. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!